Tak jak zapowiedziałem, moi drodzy, te dwa przedświąteczne wtorki chcę poświęcić na zagłębienie się w tą tematykę, w tę historię. Nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę z tego, że to są już dwa przedświąteczne wtorki. Czas tak leci. Czas tak leci, że rzeczywiście dwa tygodnie niecałe i mamy święta. Więc zachęcony też tym, co mówiłem przed poprzednimi świętami, chciałem pochylić się nad tą tematyką, żeby spojrzeć troszkę na kontekst historyczny, kulturowy. Powiem tak, to nie jest tak bardzo ważne. To nie jest nam potrzebne do zbawienia, ale przydatne. Ale chcę jednak rozpocząć od czegoś innego. Chcę, żebyśmy, zanim zagłębimy się w szczegóły, czy teraz, czy na następnym razem, żeby nam nie umkło z naszego myślenia coś najbardziej strategicznego. Kiedy będziemy mówić o drobnych elementach, nie możemy zapomnieć o głównym przesłaniu. Więc pozwólcie, że przeczytam dwa fragmenty. Nawet niewiele ich będę komentował. Ale niech te dwa fragmenty nadają ton tym rozważaniom. To jest Izajasz, 9 rozdział. Kto zna Biblię, to już wiecie, co przeczytam. Moi drodzy, musimy cały czas pamiętać, że święta, które będziemy wchodzić niedługo, w które będziemy wchodzić niedługo, mają ogromne przesłanie, mają ogromną treść. I choćby ten czas, spędzimy chwilkę, żeby przeczytać te dwa fragmenty z Izajasza. Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie. Nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość. Udzielisz mnóstwo wesela, sprawisz wielką radość. Radować się będą przed Tobą, jak się radują w żniwa, jak się weselą przy podziale łupów, bo jarzmo ciążące na nim i drąg na jego plecach, kij jego dozorcy połamie rzek za dni Midianitów. Gdyż każdy but skrzypiący przychodzi i płaszcz krwią zbroczony pójdzie na spalenie, na pastwę ognia. Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, ojciec odwieczny, książę pokoju. Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości. Odtąd aż na wieki dokona tego żarliwość Pana zastępów. I z tej samej księgi, 61 rozdział od początku. Duch Wszechmogącego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych, abym dał płaczącym nad Syjonem zawój zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty żałobnej, pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. Moi drodzy, to jest cel i sens Jego przyjścia. To On przyszedł po to, aby w moim i w Twoim życiu, tak na co dzień, mogła być pieśń pochwalna zamiast ducha zwątpienia. To On przyszedł, aby dać nam uzdrowienie. Tu jest określone to jako ślepym przejrzenie, ale to jest, chodzi o uzdrowienie. Aby pocieszyć wszystkich zasmuconych. To jest cel Jego przyjścia. Mówię, będziemy za chwilkę zagłębiać się w szczegóły, ale nie zapomnijmy o tym, jaki jest cel Jego przyjścia i kim On jest. Ten pierwszy fragment mówił o tym, kim On jest. Te imiona Boga. Więc pamiętajmy o tym, żyjmy tym, kim jest, po co przyszedł, jaka jest Jego misja, co my z tego mamy. Niech to nam nie umknie w tych drobiazgach z naszej uwagi. Kiedy myślałem o tej usłudze, czy tych usługach, myślałem, od czego rozpocząć.
No i tak, zaczynałem czytać i kartka do tyłu, kartka do tyłu. I wiecie, dokąd doszedłem? Tak cofając się krok po kroku. Ewangelii Mateusza 1:1. Czyli do początku. Dalej już nie. I stwierdziłem, że trudno jednak chyba pominąć ten rodowód, genealogię, którą najczęściej pomijamy. A okazuje się, że niesłusznie. Przyznajcie się, kto ostatnio kiedyś czytał genealogię, ale nie tak po prostu, bo była w kolejce, ale tak z uwagą, tak po to, żeby... O, są ręce, pięknie, brawo. Są ręce. To rzadkość. Ale faktycznie w genealogii można znaleźć ciekawe przesłanie. Więc pozwólcie, że od tego rozpocznę, a potem będziemy kontynuować. Genealogia jest opisana w księdze Mateusza, również w księdze Łukasza. One się tam czymś różnią, ale aż tak głęboko w to nie będziemy wchodzić, bo byśmy już o niczym innym nie zdążyli powiedzieć. Powiem tak, że ogólnie genealogia czy rodowód w tamtych czasach nie było czymś wyjątkowym. W takich księgach historycznych, głównie greckich, żydowskich również, często się pojawiały. I tak naprawdę, jeżeli w danym dziele, w danej księdze pojawiał się rodowód osoby, tej głównej osoby, o której była mowa, to taka księga od razu zyskiwała na znaczeniu. To świadczyło o randze danego dzieła. I nawet ta najważniejsza księga, czyli Biblia, czyli mówię teraz o Starym Testamencie, w tym żydowskim ujęciu również jest spięty klamrą genealogii. Mówię w żydowskim ujęciu, bo one mają inną kolejność ksiąg. Tak naprawdę w pierwszych rozdziałach pierwszej księgi mojżeszowej znajdujemy rodowody. Nie są one może pierwszy rozdział, pierwszy werset, ale w pierwszych rozdziałach są. Nie wiem, jeśli chcecie, to będę podawał odnośniki. Króciutko, to wszystko dotyczy pierwszej księgi mojżeszowej. I znajdujemy tam już w 6 rozdziale od 9 wersetu dzieje rodów Noego. Dalej 10 od 1, dzieje rodu synów Noego. Dalej 11 rozdział od 10, dzieje rodu Sema. 11 rozdział od 27, dzieje rodu Teracha. Więc sporo tego jest, tym się rozpoczyna. A taką klamrą spinającą Stary Testament w tym hebrajskim ujęciu jest Księga Kronik. Pierwsza i druga Księga Kronik zamykała Stary Testament, a chyba nie muszę tłumaczyć, ile tam jest rodowodów i genealogii. Jaki jest cel? Mówię ogólnie, nie teraz o tym z Ewangelii Mateusza, ogólnie. Ogólnie rzecz ujmując, taka genealogia czy rodowód jakby ukazywał charakter danego rodu, który był opisywany. Po drugie, dowodził Bożego działania w historii danego rodu, co pomagało danemu rodowi czy rodzinie budować wspólną tożsamość. I w końcu też było dowodem takiego biologicznego pochodzenia. To było istotne w kwestii nawet spadkowych, czy podatkowych, czy nawet czystości rodu. Szczególnie jeśli chodzi o ród Lewitów, on musiał być zachowany w czystości, dlatego że usługiwali dla Boga w świątyni. Przechodząc do Ewangelii Mateusza, nie będziemy jej czytać, przeczytajcie sobie. Są osoby, które ją uważnie czytają, bo widzę, że się ręce podnosiły. Możecie sobie ją przeczytać. Ja przeczytam ostatni werset, podsumowujący ją. Ewangelia Mateusza 1:17. Tak więc wszystkich pokoleń od Abrahama do Dawida jest 14. Od Dawida do uprowadzenia do Babilonu jest pokoleń 14. Od uprowadzenia do Babilonu do Chrystusa pokoleń 14. Zobaczcie, jest jakby taka sekwencja 3 razy 14. 14, 14, 14.
Czy ktoś z was liczył to? Bo to nie do końca tak jest. Jeżeli policzylibyście to dokładnie, tutaj w Ewangelii Mateusza, to mamy 14, 13, 14. Czyżby błąd? Pozornie tak. Idąc głębiej w tym, jeśli patrzeć na Księgę Kronik, to ewangelista Mateusz ominął trzy nazwiska. Trzech królów. Przepraszam, czterech. A więc tak naprawdę powinno być 14, 17, 14. Ominął Amasjasza, Joasza, Achazjasza i Jehojakima. Tych czterech tutaj nie znajdziemy, a powinniby w kolejności być. Moi drodzy, to nie jest błąd. Musimy wiedzieć, że genealogie żydowskie nie służyły takiemu kronikarstwu, w sensie nie było głównym celem ich skrupulatność, ich dokładność. Głównym celem było przesłanie. Każda genealogia miała jakieś przesłanie, miała uwypuklić, jaki był ten ród i tak dalej, więc oni byli w stanie coś ominąć, nie być tak szczegółowi, byleby osiągnąć swój cel. Żydzi, jak powiedziałem, nie przywiązywali wagi do takiej wielkiej skrupulatności. Jaki tu był cel ewangelisty Mateusza? Zauważyliście, że ta cyfra 14 tu jest jakaś kluczowa. Że ta cyfra 14 jest chyba jakimś celem, do którego on zmierzał. Że sam to podkreśla. 14, 14, 14. Wiecie, cyfra 14 dla Żydów, i to nie w Nowym Testamencie, tylko w Starym już, miała ogromne symboliczne znaczenie. Ta cyfra 14 to był symbol pełni czasów i nastania ery mesjańskiej. I tak naprawdę Mateusz przez już genealogię, już przez to chciał udowodnić, że Chrystus jest Mesjaszem. To już wybrzmiało w genealogii. A tak naprawdę kluczem do zrozumienia tej genealogii jest postać Dawida. Zobaczcie, jak się rozpoczyna. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego. No przecież Dawid powinien być tam gdzieś w kolejce. A on wyskakuje na pierwsze miejsce. Potem dopiero mamy Abrahama. Dawid wyskakuje już na pierwsze miejsce. I jak widzicie, cała Ewangelia Mateusza, inne Ewangelie, w sumie cała Biblia, jest przesiąknięta imieniem Dawid. To raz po raz jest podnoszone. Ileż to razy jest mowa o królestwie Dawida, o tym, że Jezus zasiądzie na tronie Dawida. Mowa o tym, że jest synem Dawida. Nawet ten fragment z Ewangelii, przepraszam, z Izajasza, 9 rozdział, tam już było wspomniane o tronie Dawida. I teraz wyjaśnienie, dlaczego jest 14, 13, 14. Ja sobie to dokładnie policzyłem, więc ta pierwsza czternastka kończy się na Dawidzie. I ewangelista Mateusz podszedł do tego w ten sposób, że Dawida policzył podwójnie. Czyli następną czternastkę rozpoczyna znowu od Dawida. I teraz nam pasuje. Mamy 14, 14, 14. I żeby było jeszcze ciekawiej, to wiecie, Żydzi mieli zwyczaj liczenia wartości numerycznych liter. Czyli każde imię składa się przecież z liter i te litery mają odpowiedniki cyfrowe, numeryczne. Więc można po prostu pododawać ilość, wartość tych liczb i wychodzi jakaś liczba. Domyślacie się, jaka liczba nam wyjdzie, jeśli podsumujemy imię Dawid? Właśnie 14. Kiedy wartości numeryczne dodamy z imienia Dawid, wychodzi nam 14. Więc pełna symbolika jest w tym, co Bóg już przez genealogię chciał przekazać. To, że Jezus jest Mesjaszem, królem, synem Dawida. Druga ciekawa rzecz. W genealogiach ówczesnych nie pojawiały się kobiety. Jeśli już, to musiało być coś absolutnie wyjątkowego. Jeśli już, to ta kobieta musiała dokonać czegoś nadzwyczajnego,
coś, co nie można było przypisać jakiemuś mężczyźnie, nie można tego było ominąć, więc już siłą rzeczy dana kobieta znalazła się w genealogii. Ale jak mówię, to musiało być coś absolutnie wyjątkowego, in plus oczywiście. A wiecie, a kobiety opisane tutaj w genealogii Mateusza, no to chyba wręcz odwrotnie. Dzisiejszym językiem bym powiedział, że to były skandalistki. Bo popatrzcie, są cztery. Tamar dopuściła się prostytucji i wręcz kazirodztwa. Rahab, prostytutka z pogańskiego Jerycha. Rut, poganka, moabitka. I w końcu Batrzeba, która scudzołożyła z królem Dawidem. Ja wiem, że tutaj jakby zdecydowanie większość odpowiedzialności składamy na Dawida. Zresztą pamiętacie, mówiłem o tym, absolutnie od tego nie uciekał. Ale jakby nie było, było ich dwóch. Już nie chcę tego rozwijać. Po drugie, pamiętacie, kto był mężem Batrzeby? Uriasz, Hetejczyk, nie Izraelita. Bibliści zastanawiają się, czy Batrzeba w ogóle była Izraelitką. Nie ma na to pełnych dowodów. Więc krótkie podsumowanie tej kwestii tych kobiet. Moi drodzy, już w tym jest to przesłanie, że Jezus będzie Zbawicielem również dla pogan. W tym momencie ta koncepcja dla Żydów była kompletnym absurdem. Absolutnie tego nie ogarniali. To było niemożliwe dla nich, ale to już jest pierwszy sygnał. I to jest ważne, później będę do tego nawiązywał. Drugie przesłanie to łaska. To łaska. Kochani, jeśli ktoś się dziś nawraca, to jest, mówimy, nowym stworzeniem. I nie mówimy już, że tam na przykład Zbyszek, czy Janek, czy ktoś były więzień, czy narkoman. A jeśli mówimy, to źle robimy. Nie powinniśmy. Bo to już jest nowe stworzenie. Stare przeminęło. Jeśli go wcześniej znaliśmy według ciała, to teraz już nie. Tak mówi apostoł Paweł. A więc, moi drodzy, w naszej świadomości też nie pozostała Batrzeba jako ta, która cudzołożyła, ale raczej ta, która wydała na świat Salomona. Więc tu jest to przesłanie łaski. I po trzecie, takie ponadczasowe przesłanie wierności Boga, Jego łaski i wierności. Wiecie, kiedy Maria, za jakiś czas do niej dojdziemy, kiedy Maria była oskarżana o to, że jej ciąża jest wynikiem, no, w najlepszym przypadku gwałtu, być może jakiegoś żołnierza rzymskiego, ale większość raczej oskarżała ją o świadome cudzołóstwo. Wiecie, to kiedyby każda kobieta z tej czwórki z genealogii mogłaby obok niej stanąć, tak mówię obrazowo, i powiedzieć: kochanie, ja wiem, jak ty się czujesz. Myśmy też to przeżyły. Wiem, przez co przechodzisz. I myślę, moi drodzy, że to jest ważne i do dziś, że kiedy przeżywasz jakieś niesłuszne oskarżenia, to możesz pomyśleć o Marii i o tych kobietach, które też przez to przeszły. Jak powiedziałem, są pewne różnice między genealogią Mateusza i Łukasza. Pomijam to, bo zbyt to szczegółowe, ale generalnie podsumowując genealogię, można powiedzieć tak, że z tego wynika, że Bóg jest zainteresowany ludźmi. Nadaje im imiona, kocha nas, czy ich, prowadzi ich do celu. Po drugie, Boże plany i środki naprawdę przewyższają jakiekolwiek ludzkie pojęcie. Po trzecie, Bóg jest suwerenny, wytycza bieg historii, panuje nad nią. Nikt nie może mu w tym przeszkodzić. I w końcu obie te genealogie, i Mateusza, i Łukasza, mówią o tożsamości Jezusa. W takich trzech wymiarach, posłuchajcie. Biologicznym, Jezus to syn Marii. W prawnym aspekcie to syn Józefa. A w duchowym aspekcie to syn Dawida, czyli Mesjasz, Syn Boży. To tyle, jeśli chodzi o genealogię. Można by mówić sporo więcej, zwłaszcza porównywać te obie, ale zostawmy ich, idźmy dalej, bo tak naprawdę zostało mi 6
6 minut, więc troszkę rozpocznę jeszcze następnych tematów. Następny temat to już będą te dwa nadnaturalne porody. Oczywiście nie omówimy za 6 minut dwóch, nawet jednego nie, ale chcę, żebyście mieli tą ogólną perspektywę. Przechodzimy do omówienia tych dwóch nadnaturalnych porodów. Te opisy obu porodów osadzone są bardzo mocno w tle kulturowym, o którym będziemy mówić za chwilkę, ale też w takim nawiązaniu do teologii Starego Testamentu. Kto zna Stary Testament, widzi podobieństwo do choćby narodzin Samsona, do narodzin Samuela czy Izaaka, ale też można widzieć w objawieniu się anioła wielkie podobieństwo do objawień aniołów czy anioła, które następowały w Starym Testamencie, choćby z Księgi Daniela. To tak jest bliskie. Przeczytajmy Łukasz 1:5. Za dni Heroda, króla judzkiego, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz ze zmiany kapłańskiej Abiasza. Miał on za żonę jedną z córek Arona, a na imię jej było Elżbieta. Na razie tyle. Za dni Heroda, króla judzkiego, i dalszy ciąg narracji. Co nam to mówi? Powiem wam szczerze, zanim nie zacząłem się wygłębiać w tło historyczne, czytać pewnych książek, publikacji o Herodzie Wielkim, to ten wiersz nie mówił do mnie nic. Znaczy, no nic jak nic, ale niewiele. To słowo za dni króla Heroda nie mówiło do mnie wiele. Dopiero jak sobie o tym poczytałem sporo, to dużo zrozumiałem. Będziemy o Herodzie mówić później, kiedy będziemy mówić o pasterzach, ale ewangelista nie miał jakby powodu nic więcej wyjaśniać, bo on pisał dla współczesnych, a współcześni to wiedzieli. Słuchajcie, dam przykład. Jeżeli ktoś z nas ma przynajmniej więcej niż 50 lat, to jeżeli usłyszymy jakiś slogan z komunizmu, nie trzeba nam nic tłumaczyć, nie? Jeżeli by ktoś powiedział, że za czasów Gierka coś tam, nie potrzebujemy wyjaśnień, nie potrzebujemy opisów, bo natychmiast przed oczami mamy tamte scenerie, tamte czasy, te kolejki, te kartki, te pustki w sklepach, to przychodzi z automatu, prawda? Młodsi nie wiedzą, o czym ja mówię. Ale ci, co mają 50 plus, to wiedzą. Chyba, że już to się pozacierało troszkę. Ale rozumiecie, nie trzeba nam nic wyjaśniać, bo to po prostu mamy w pamięci. Tak samo ewangelista Łukasz i inni ewangeliści nic nie musieli wyjaśniać, bo współcześni doskonale wiedzieli, co to znaczyło żyć za czasów króla Heroda. Herod Wielki, powiem tylko dwa słowa, będziemy o nim mówić więcej potem, był wyjątkowym człowiekiem. Wyjątkowym człowiekiem. Był słowo wielki, to jest przydomek, który mu nadano. Herod to tytuł królewski. Więc wielki odznaczał się rzeczywiście wielkością. Jerozolima i w ogóle Izrael, czy Palestyna raczej, mówiąc językiem tamtych czasów, za jego panowania rozkwitły. Naprawdę, jego budowle, świątynia, wszystko to był geniusz. Tyle, że był straszliwym człowiekiem. To był okrutny, podły król. Z drugiej strony przebiegły polityk. Jak podają źródła, namiętny kochanek, i to jest zbyt łagodnie powiedziane. Był też chorobliwie zazdrosny o swoją władzę. Tak naprawdę to był straszny człowiek. I kiedy czytamy to, co na początku czytaliśmy, 9 rozdział Księgi Izajasza, 1 werset, że w krainach mroków zabłyśnie światło. To była kraina mroków. Ten czas to była kraina mroków za panowania Heroda Wielkiego. Ale mówię, jak będziemy mówić o pasterzach, wrócę do tego tematu. Ten werset dalej nam mówi o zmianie kapłańskiej. I też, co my wiemy o zmianach kapłańskich? Może wiemy, jeżeli ktoś zgłębiał ten temat, to wiecie, oczywiście. Ale tak przeciętnie czytając, może niekoniecznie. W tamtym czasie w świątyni służyły 24 zmiany kapłańskie. A każda zmiana kapłańska liczyła, jak myślicie, ile kapłanów?
Ktoś próbuje? Sporo. 900. Każda zmiana to było 900 kapłanów. Czyli 24 razy 900 to mamy blisko 22 tysiące kapłanów. Każda zmiana służyła przez jeden tydzień raz na pół roku. I kiedy był zwykły tydzień, to wśród tych 900 służyło tak naprawdę 50. Oni byli dobierani drogą losową. Natomiast w szabat służyła cała zmiana. Czyli wszystkich 900 kapłanów służyło jednocześnie. Ale w święta, te najważniejsze święta, czyli Pascha, Zielone Święta, Święto Namiotów, jednocześnie służyły wszystkie 24 zmiany. Czy wyobrażacie sobie, jakim budynkiem była świątynia? Jeżeli obsługi miała 22 tysiące? Przecież to stadion jakiś jest. A to mówimy o obsłudze, nie o pielgrzymach. Obsługi było 22 tysiące przez święta. Takich rozmiarów była świątynia. Więc to nam daje pewien obraz. I przechodząc do Zachariasza. On był jakby członkiem jednej z tych zmian. Czytamy o tym, że był mężem Elżbiety. Źródła i biblijne, to co możemy w Biblii przeczytać, ale też i poza biblijne, mówią o tym, że to było wyjątkowo piękne, kochane, zgodne małżeństwo, ale właśnie z tym jednym strasznym problemem bezdzietności. Wielokrotnie chyba o tym mówiliśmy, wiemy, że bezdzietność w Izraelu była nie tylko problemem, bo nie mieli jakby sukcesorów, nie mieli dzieci, które by się nimi opiekowały, ale po prostu była hańbą. Była jakby symbolem przekleństwa. Więc ciężko im się żyło, zwłaszcza, że przecież był kapłanem. Więcej, miał żonę z rodu kapłańskiego, a jednak taki problem. W jakim byli wieku? Trudno powiedzieć, ale ze źródeł, których tam szperałem, czytałem, raczej wynika, że mogli mieć koło 80 lat. Ten wiek dla Izraelity, w którym przechodzi się z tego wieku dojrzałego w wiek seniorski, to jest granica 60 lat. Tutaj czytamy o tym, że byli podeszli albo daleko posunięci w latach, więc to pewnie nie była 60, tylko sporo więcej, więc przyjmujemy, że gdzieś około 80 lat. I przejdźmy do Zachariasza. Oto Zachariasz sprawuje służbę. Na niego przypadł czas, drogą losowania oczywiście, aby w miejscu świętym spalić kadzidło. Pamiętamy, kadzidło to jest symbol modlitwy świętych. Odbywało się to w ten sposób, to było 3 razy dnia, ale prawdopodobnie ta sytuacja, która tu jest opisana, to jest ofiara popołudniowa, w granicach 15 ona się odbywała. Ona była połączona z modlitwami wiernych, z modlitwami ludzi. Ci, którzy tam na dziedzińcu towarzyszyli, modlili się, nie widzieli oczywiście miejsca świętego, ale widzieli unoszący się dym. I kiedy on się wznosił w górę, to było to taki akcent, takie apogeum ich modlitwy, uwielbienia, wdzięczności. Taką służbę, którą Zachariasz w tym momencie sprawował, kapłan mógł zrobić raz na życie. Nigdy więcej, tylko raz. I tak naprawdę mógł być, uważać się za wielkiego szczęściarza, jeżeli w ogóle miał przywilej to zrobić, bo nie wszystkim się to udało. No przy takiej liczbie to rozumiemy, że to było niemożliwe. A więc kapłan Zachariasz, jeszcze na moment zobaczmy, jak wyglądała takie złożenie ofiary. Wyobraźmy sobie to miejsce. Już nie będę ze względu na czas opisywał jakby tego miejsca w sensie rozłożenia tych wszystkich instrumentów, przyborów. Ale panował tam półmrok. Tyle tylko światła było, co ze świecznika. I żeby złożyć tę ofiarę, wchodził Zachariasz, czy tam w tym momencie mówię o Zachariaszu, z dwoma towarzyszącymi mu kapłanami, których sobie sam wybrał.
Kapłan wchodził gdzieś, stał. Najpierw wchodził bliżej jego jeden z pomocników. Podchodził do ołtarza, oczyszczał ołtarz z resztek czy pozostałości poprzedniej ofiary, z kadzidła. I co jest bardzo ciekawe i istotne, to kiedy wychodził, nie odwracał się. Nie odwracał się, wiecie, to jest takie naturalne, zrobię, odwrócę się, idę. Nie, kapłan wycofywał się. Nie odwrócił wzroku od ołtarza. Tak samo ten następny, który przyniósł rozpalone węgielki, położył na ołtarzu. I również wycofywał się. Wiecie dlaczego? Z szacunku. Z szacunku do Bożej obecności. Z szacunku do tego, że stoi w miejscu świętym. Trochę mnie to dotknęło, kiedy pomyślałem, z jakim szacunkiem otaczali wtedy Izraelici obecność Bożą. Nawet się nie odwrócił, żeby nie ująć coś, nie uszczknąć coś z szacunku dla Bożej obecności. Myślę, moi drodzy, że to jest pewna lekcja dla nas, bo przecież my wchodzimy w miejsce święte, prawda? Nawet śpiewamy, że wchodzimy w miejsce święte, ba, nawet w miejsce najświętsze. Wiadomo, że my żyjemy w Nowym Przymierzu. Nie musimy się bać, że padniemy trupem. Tam tak było. Kiedyś mówiłem o tym, że kapłan wchodząc w to miejsce miał dla bezpieczeństwa linkę do nogi przywiązaną, żeby go można było w razie czego wyciągnąć, gdyby czegoś nie dopełnił. On musiał tam wejść czysty, święty. Ale to jest ten sam Bóg. Moi drodzy, ileż to razy mówimy, że jest Bóg pośród nas. Wierzymy w to, wyznajemy. I tak pomyślałem, z jakim szacunkiem oni otaczali Bożą obecność. Kiedy tak pomyślę o współczesnych czasach, troszkę nam tego brakuje, albo bardzo nam tego brakuje. Ja nie mówię o tym, żebyśmy, nie wiem, byli cicho, bali się. Absolutnie, wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie, z radością, z pląsaniem, ale z szacunkiem. Ale ze świadomością, że stoimy w Bożej obecności. Co powinno się wyrażać również i w naszym stroju, i w naszym, jak to ująć, takim braku lekceważącego podejścia. Może tak. Moi drodzy, kapłan, w tym przypadku Zachariasz, raczej tam był krótko. Kapłani robili to może nie pośpiesznie, ale w miarę się śpieszyli. Właśnie dlatego, żeby przypadkiem czegoś opatrznie nie zrobić złego. Żeby nie narazić się na Boży gniew. I dla ludzi będących na zewnątrz, przedłużająca się nieobecność Zachariasza była podejrzana. Coś się dzieje. Jest tam zbyt długo. Przecież minął ten moment, kiedy ten dym się podniósł, kiedy modlitwy nabrały swojego punktu kulminacyjnego. To dawno minęło, a jego wciąż nie ma. Widzicie, Zachariasz, kiedy składał ofiarę, on nie miał świadomości, że tam nie jest sam. To wynika z narracji, że to nie pojawił się anioł, tylko on go zobaczył. I anioł przemówił do niego, wiadomo, to jest naturalne, że za każdym razem, kiedy anioł przemawia do człowieka, ten się najpierw wystraszy. Anioł mówi mu, troszeczkę to skracam, mówi mu, nie bój się, bo wysłuchane zostały twoje modlitwy. Jak myślicie, w wieku 80 lat albo teraz w świątyni nie sądzę, żeby modlił się o potomka. Nie sądzę, że w tym momencie składając ofiarę modli się o potomka. On składa ofiarę. On reprezentuje ten lud, który tam stoi. On też ma już swoje lata. On widzi, w jakim kraju żyje. On widzi wszelką ohydę, która się dzieje, o czym będziemy później mówić. I raczej, jeśli już, to woła o swój naród, o swój kraj. I zobaczcie w tym wszystkim Bożą wierność. Bożą wierność, że po tylu latach Bóg przychodzi i mówi, wysłuchane są twoje modlitwy.
Słuchajcie, on miał tą pewność teraz. Teraz to dopiero dostrzegł, że każda jego modlitwa przez lata była dokładnie słuchana przez Boga. Że żadnej Bóg nie zapomniał. Że każda jego łza, a może bardziej łza Elżbiety, została liczona przez Boga. I nic Bogu nie umknęło. Niesamowita wierność Boga. Myślę, kochani, że z tego również jest lekcja dla nas. Jeśli wołasz, jeśli się modlisz o coś, może o dziecko, może w ten sam sposób, może ktoś ma taką modlitwę, może ktoś ze słuchaczy przez internet, a może modlisz się o dziecko, które żyje, ale nie dla Boga, to wiedz, Bóg słyszy każdą modlitwę, każde westchnienie, liczy każdą twoją łzę i pamiętaj, Bóg jest wierny. Bóg jest wierny. I oto jest obietnica. Obietnica, że będzie syn. I to jaki syn? Szczególny syn. Od razu przypomina to postać Samsona, prawda? Te śluby Nazaretu. Nie będzie pił mocnych napojów i tak dalej. Moi drodzy, Zachariasz w tym wieku ma już z tym problem. Troszkę tego nie ogarnia i prosi o znak. I zobaczcie, prosi o znak i znak otrzymuje. Mówi, po czym poznam? No to po prostu prosi o znak. Chcę wiedzieć, po czym poznam. To wprost chodzi o to, Boże, daj mi jakiś znak. W jaki sposób to rozpoznam. I otrzymał znak, ale nie sądzę, że był z niego zadowolony. Nie sądzę, że to był taki znak, o który by mu chodziło. Ale skuteczny znak. Moi drodzy, spójrzmy z dwóch perspektyw. Perspektywa Zachariasza. 80 lat, czy w tych granicach. I teraz poselstwo, że będą mieć dziecko, to już zaczyna być bez sensu. To już jest absurd. Za późno. Jak to się w ogóle ma stać? Teraz rozumiecie tą perspektywę? Rozumiecie, że czasem, kiedy modlisz się o coś, to wydaje się to już takie niemożliwe wręcz. To już jest niemożliwe, żeby to się jeszcze miało spełnić. To już zaszło za daleko. To jest jedna perspektywa. A druga perspektywa z pozycji Gabriela. On stał przed Bogiem. On stał w Bożej obecności. Czytamy, jestem Gabriel stojący przed Bogiem. On znał Boga. On miał bezpośrednie od Niego objawienie. I nie miał żadnych wątpliwości. Stojący przed Bogiem. Dwa różne światy stykają się w tym miejscu. I zobaczcie, wydawałoby się, dlaczego aby anioł Gabriel podaje mu tyle informacji. On prosi o znak i on mógł bezpośrednio dać znak, ale poprzedzone to jest tą narracją, werset 19. A odpowiadając anioł rzekł do niego, jam jest Gabriel, stojący przed Bogiem. Zostałem wysłany do ciebie, by do ciebie przemówić i zwiastować ci tą dobrą nowinę. I dopiero potem przechodzi do znaku. Tak jakby mu chciał powiedzieć, to, że ja tu jestem, to już jest wystarczający znakiem. To, że ja tu jestem i z tobą rozmawiam, to jest wystarczające. Nie musisz nic więcej. Tak na marginesie, moi drodzy, zobaczcie na sekwencję tych czasowników, kiedy Gabriel przemawia. Mówi stojący przed Bogiem, potem jest zostałem wysłany, a potem by przemówić i zwiastować. Są trzy takie człony i ta kolejność jest ważna. Ta kolejność jest ważna do nas również. Słuchajcie, my byśmy czasem, wielu ludzi chciałoby zacząć od tyłu, zwiastować, przemawiać. Pytanie, czy jest posłany? Ale fundamentalne pytanie jest, czy jest stojący przed Bogiem. Rozumiecie moją myśl? Czy dany człowiek jest stojący przed Bogiem? Czy ja jestem stojący przed Bogiem w Jego obecności? To jest fundament do tego, by być wysłanym, by zwiastować, by mówić. To tak na marginesie. Bibliści twierdzą, że znakiem dla Zachariasza nie tylko była niemota,
ale prawdopodobnie i głuchota. To wynika tam z pewnych niuansów, ale już ich nie będę omawiał. I sama ta niemota z jednej strony była znakiem, a drugim takim upomnieniem czy wręcz karą za jego niewiarę. Widzicie, Jezus też krytykował tych ludzi, którzy znaków się domagali. Już nie wgłębiam się w to, ale pamiętacie, myślę, że Jezus mówił z krytyką o tych ludziach, którzy znaków się domagali. To jest bardzo ciekawy też fragment, to jest bardzo ciekawa w ogóle sytuacja o znakach. Czy my też potrzebujemy znaków? Ja może następnym razem do tego tematu wrócę. Wiecie, bo są ludzie w Starym Testamencie, jak Hiskiasz, jak choćby Gedeon, którzy prosili o znak i otrzymali znak. I znam ludzi, i to nie mało, którzy w ten sposób chcieliby postępować teraz. Którzy uważają, że podstawowa komunikacja z Bogiem to jest wystawianie runa. Ale to jest bardzo mylne. To jest bardzo niebezpieczne. Ale już dzisiaj tego nie chcę rozważać. Może do tego wrócę następnym razem albo kiedyś tam. I kończąc ten wątek, moi drodzy, po tym wydarzeniu, kiedy został niemy, wyszedł, musiał dawać znaki, ludzie zrozumieli, o co chodzi. Po zakończeniu tej tygodniowej służby wrócił do domu, wrócił do żony, która zaszła w ciążę. I dalej będziemy kontynuować następnym razem. Bo czas mój już minął dawno. Niech was Bóg błogosławi.